Witajcie po chwili przerwy. Z tego bałaganu tutaj, ale już naprawdę piętrowo układam te rzeczy ze względu na to, że ogromną powierzchnię, patrząc na powierzchnię garażu, zawiera ten bus, więc nie ma tutaj jak się rozkładać ani poruszać. Dzisiaj ważny dzień, ponieważ wymieniamy ten oto akcent klasyczny, Volkswagenowy. O, tylko przyłożę tutaj, żebyście sobie wspomnieli, jak taki bus wygląda z tymi lampami. A mój błąd, że nie wziąłem tego śrubokręta tutaj. Może się uda. Dobra, pirazy oko. Ten luk zmieniamy na luk kwadratowy, czyli lampy dymione, które mam tutaj z sobą. W tym oto kartoniku jest jedna lampa, dzięki której będę mógł Wam zademonstrować, jak instaluje się taką lampę. To oczywiście będzie tylko zwrócenie uwagi na pewne problemy, jakie napotkam. Niekoniecznie demonstracja, w jaki sposób wizualnie tutaj pokazując je rozwiązać, ponieważ o ile dobrze pamiętam, w jednym miejscu wymagane będzie przyspawanie blaszki. Natomiast można to zrobić na ten moment na sztukę, żeby to się trzymało i przykręcić blaszkę, taką przedłużkę. I po wyjechaniu z garażu podjadę do brata i po prostu takie drobnostki, które mi zostały do pospawania, to tam sobie w jeden dzień to wszystko ogarnę, jeśli będzie tak uprzejmy mnie przyjąć. Także bierzemy się w zasadzie za demontaż oryginalnej lampy. Będzie to prawa lampa, od strony kierowcy patrząc, a z tej perspektywy lewa, czyli ta, którą mamy tutaj. Po zdjęciu atrapy ukazuje nam się lampa okrągła, już z punktami montażowymi, które tutaj w tym przypadku akurat lampa jeszcze jest w starym kolorze, w jakim był bus. W tych czterech punktach tak naprawdę nasz kwadraciak się nie załapie, ze względu na to, że lampa jest znacznie dłuższa od tego, co tutaj widzimy, więc przypuszczalnie ona będzie gdzieś tam sięgać. Oj, ciężko mi powiedzieć, ale gdzieś do tego punktu. Więc zabieramy się za demontaż tych czterech śrubek i odpięcie żaróweczki H4 od tej lampy, w sensie odpięcie kostki od lampy. I to wszystko. Lampa została zdemontowana. Nastawcie się na to, że możecie mieć problem z tymi śrubkami. One były przeze mnie już wcześniej odkręcane, dosłownie z 2 miesiące temu czy miesiąc temu, więc ja już mam tą walkę ze sobą, ale Wy się na tą walkę przygotujcie, ponieważ dobry śrubokręt na pewno musi być i dobrze oczyszczona śrubka, żebyście nie zmarnowali swojej jedynej szansy na jej odkręcenie. Wskoczyłem w bluzę, bo troszeczkę chłodniej się zrobiło w garażu, pogoda zaskakuje. Słuchajcie, teraz ja tu już troszeczkę poszedłem naprzód. Musimy poruszyć jedną kwestię, bo jak się okazuje, nie jest to oczywiste dla wielu i temat wypływa na różnych grupach. Nasz klosz kwadratowy, znaczy nasza lampa kwadratowa ma dwa klosze, to są dwie lampy. Jedna lampa jest, ma obsadzone żarówki pozycyjną oraz tą dwuwłóknową H4, która ma światło mijania i drogowe. Natomiast ta lampa, która znajduje się, ta mniejsza tutaj od strony wewnętrznej, ona jest stworzona do tego, by nadawać nam światło drogowe. I nie ma tutaj instalacji przygotowanej pod tą mniejszą lampę, więc my musimy sobie ją przygotować. Słuchajcie, to jest w zasadzie arcyproste dla osoby, która ma miernik albo korzysta z wyszukiwarki Google, gdzie zaznaczam w wyszukiwarce Google opis kostki H4. Mogłoby się wydawać, że wszędzie będzie ta informacja dobrze podana, niestety tak nie jest. Słuchajcie, no i wyprowadzamy dwa przewody plus i minus do naszej żarówki H3, która znajduje się w tej części. Powiem Wam tak, lampy te, które są kupione przeze mnie jako zamienniki, czyli te lampy dymione,
One mają dosyć niską jakby wiązkę światła z tego reflektora od świateł drogowych. Z tego też, co wybadałem temat i prawdopodobnie ten temat jest oparty o jakiś przepis, to żarówki TH3 do świateł drogowych są chyba 55-watowe i większych nie ma. Znalazłem 100-watówki chyba Philipsa. One się nazywają chyba Racing i w ogóle one nie są dopuszczone do ruchu po drogach publicznych, tylko są stworzone właśnie do rajdów, także to jest taka ciekawostka. Jakbyście tam chcieli zamawiać, to zwróćcie uwagę, czy jest homologacja na poruszanie się po drogach publicznych, czy też nie, bo wcale temat nie jest taki oczywisty. Żarówka 55-watowa, no może nam tutaj nie urwać zbytnio wiecie czego, ponieważ cechowanie na lampie wynosi 7, to jest tylko 7, ale będzie osobny odcinek, słuchajcie, od tematów oświetleniowych. Będzie osobny odcinek w kwestii retrofitów, o których ja w zasadzie się dowiedziałem ileś tam miesięcy temu. I to dzięki chyba dzięki tutaj ekipie z tego kanału, którzy oglądają ten kanał i podczas live'a chyba mi tam ktoś podpowiadał, czym są te retrofity i dostałem linki. Także dzięki wielkie, bo mogłem się doszkolić z tego. No i też będziemy przeprowadzać testy właśnie na tych LEDach i na żarówkach o dużej mocy, maksymalnie dużej mocy, które chwycimy na rynku, no i standardowych H4-kach. No i będziemy przeprowadzać te testy, to będzie takie zestawienie kwadraciaków, tych zamienników z kwadraciakami oryginalnymi, które były seryjnie instalowane do but te trójkowych oraz reflektory lampy okrągłe, no które teoretycznie mają największą siłę świecenia, no i tam widzę na grupach ludzie potwierdzają to. Ja nie narzekałem na okrągłe. Będziemy mieć bardzo fajny test, fajny odcinek, myślę, to jest jeszcze jakaś tam kwestia czasu. Najpierw pojeżdżę na tej instalacji. Ja tutaj instaluję przeciętne żarówki. Są to Philipsy, jak się nie mylę. Pokażę Wam. Philips Long Life EcoVision 4x5 gwiazdek. Barwa dosyć ciepła. Ale to, co jest ciekawe, to one mają bardzo dużą żywotność, bo one się zbliżają gdzieś do, jakbym miał tak wyliczać, to do 3000 godzin, a zresztą jest tutaj napisane, choć po tym wykresie tak do końca to nie wygląda na 3000 godzin, ale powiedzmy plus minus 3000 godzin i to jest bardzo dobry wynik. W zamian mamy niższą ilość światła generowaną przez tą żarówkę H4. No i właśnie to jest ten problem też, który będziemy omawiać, dlatego ten odcinek jest bardzo potrzebny, żeby pogadać o tych żarówkach. Ja widziałem, że są jakieś odcinki gdzieś na YouTube, ale one są dla mnie nie do końca pełne, dlatego że próby nie są wykonywane na transporterze T3, a to jest bardzo ważna kwestia. Słuchajcie, i jako H3 3x5 gwiazdek ładuję coś takiego i naprawdę w tej chwili byłem gotowy zakupić coś tam plus 200% mocy światła, natomiast stwierdziłem, że nie ma sensu teraz, lepiej polecieć tak po marketowemu, tak jak większość osób leci i kupić te żarówki, co prawda markowe, ale takie wiecie, za 3 dyszki powiedzmy, tutaj za jedną H4 zapłaciłem 27 zł w oszołomie, no i zobaczyć, jak one tak przeciętnie, na przeciętnych żarówkach te lampy świecą. Jeżeli będzie agonia, no to wtedy będę, jakby na pewno zobaczę, dostrzegę tą różnicę, jak założę bardzo mocne żarówki, więc testy na pewno będą. Przypominajcie, poganiajcie mnie w komentarzach z tym od momentu, w którym wyjadę busem, bo to trzeba zrobić, bo to jest potrzebne. To jest potrzebne. Dobra, słuchajcie. Lampa okrągła, podsumowując, zdemontowana, instalacja przygotowana pod kwadraciaka. To jest coś, o czym się rzadko mówi. Często się mówi o tym, że robiąc przekładkę z okrągłych lamp na kwadraty, no problem jest taki, że tutaj ta łapa jedna lampy kwadratowej tej obudowy nie sięga do tej krawędzi i trzeba tutaj dorobić blaszkę. Ale nie mówi się w zasadzie o jeszcze jednej rzeczy, która może Was spotkać w momencie, w którym już będziecie się tu przymierzać z lampą i będziecie się dziwić, dlaczego ona tak ciężko wchodzi. Chodzi o ten uchwyt. Ten uchwyt jest uchwytem do grilla od lamp okrągłych. I gdy przymierzamy grill od lamp kwadratowych, to tutaj już w tym miejscu nie przypada nam żadne mocowanie. Mocowanie przypada nam w lampie. W lampie jest przygotowane łoże. Już Wam pokazuję, tak tutaj u góry, jak i w tym miejscu u góry.
tu mamy kolizję z tą blachą. Jest problem, żeby włożyć tą lampę. Ja parokrotnie próbowałem i jest to naprawdę, coś mi tu nie grało. Napisałem do Kamila. Kamil niedawno sobie kupił tę trójkę i to jest fajne, że już się mierzy ze swoimi tematami przy swojej tej trójce i też można o coś zawsze Kamila podpytać. Także dzięki Kamil, bo tutaj też mi trochę rozjaśniłeś temat. Tą blaszkę, powiem Wam tak, tą blaszkę podobnie jak w sytuacji, kiedy wymieniałem drążki od biegów, to teoretycznie można to uciąć, ale no już wtedy bezpowrotnie. Najlepiej postarać się tą blachę wygiąć. Ja Wam powiem, czy to jest proste, czy nie. Coś idzie. Ale nie tak, jak ja bym chciał. Nie tak, jak ja bym chciał. Niestety ona chce wyginać całą tą krawędź. Więc ja nie wiem, czy się nie pokuszę o delikatne nacięcie tych przetłoczeń, które właśnie mają usztywniać tą blaszkę. I wtedy to zagnę, wtedy to puści i nie będzie problemu, bo na pewno będzie przylegać mi na gładko, na samej górze. Nie będzie nawet tego widać, a ta krawędź jest dla mnie istotna, no bo słuchajcie, no nie po to ona jest, żeby ją tutaj wyginać i cudować, nie? Myślę, że spokojnie tutaj delikatnie tylko nad tą szlifiereczką zaraz i ta blaszka nam się chętniej przełamie. Zobaczymy, powiem Wam, czy to było dobre posunięcie, czy też nie. Tutaj jeszcze tylko dodam mały taki szczegół. Mogą się znaleźć osoby, które stwierdzą, że nie, nie, bez sensu, no kurczę, po co to w ogóle nacinasz i tak dalej. No ja Was rozumiem, ale też zrozumcie jedno, że jeżeli ja nie natnę w tych punktach tej blaszki, to i tak te przetłoczenia mi się wypłaszczą, one się nie rozciągną, więc one się tutaj wypłaszczą i mogą zdeformować trochę tą blaszkę. To jest bez sensu. Lepiej delikatnie naciąć tylko te garby, żeby blaszka mogła się w tym miejscu przełamać równo, a w przyszłości, jeżeli ktoś będzie chciał sobie przywrócić na przykład lampę okrągłą i grill okrągły, wyprostuję tą blaszkę i tu zrobię sobie tylko małego chewcika. Jednego z pawareczką, a tutaj drugiego. Bez tego też będzie funkcjonować, także spróbujmy. Tylko o to chodziło. Tylko o to chodziło. Teraz widzieliście, jak to szło wcześniej, czyli nie chciało iść po dobroci. Zwróćmy uwagę, jak to pójdzie teraz. Właśnie o coś takiego chodziło. Zobaczcie, krawędź pozostała, a blaszkę można spokojnie tam sobie wcisnąć. Więc sukces. Dobra, jedna jest ogarnięta. Tak. Ta. Bajka. Bajka, bajka. Okej. Okay. I od razu załatwię tak sprawę z drugą stroną. Zobaczmy teraz, jak nasza lampa będzie się pakować. Tutaj jeszcze wstrzymywałem się z tym, żeby Wam zaznaczyć słaby punkt tej lampy. No bo to jednak człowiek, jak tak się chwilę bawi tym i tak tutaj obraca, kombinuje, to zaczyna dostrzegać, że kurczę, coś mu lata. Słuchajcie, ten klosz, delikatny malus, delikatny, nieduży. Zaraz Wam powiem, skąd on wynika, z czego to wynika. Natomiast te małe kwadraty w tej i w tamtej lampie latają bardzo luźno. Zauważyłem to w domu, ale nie wiedziałem, tak byłem trochę zachłyśnięty tym pięknem tych lamp, że nie do końca zwracałem uwagę na to, z czego to może wynikać. Otóż wynika to z takich kołeczków tutaj plastikowych, zobaczcie. Są to takie kołki plastikowe. Najpierw one są wkładane w taki otwór, jak tutaj, gdzie widzicie palec, teraz jest na wylot. I te kołeczki, one mają pełnić funkcję w zasadzie takich kołeczków rozporowych do śrub regulacyjnych. Problem polega na tym, że albo łebki tych śrub są za małe i zbyt płytkie, albo te kołeczki po prostu są przewymiarowane, niedowymiarowane, tak to określę. Wystarczy założyć koszulkę termokurczliwą na każdy z tych kołeczków po całej długości, zagrzać i dopiero wsunąć w ten otwór i wtedy wcisnąć tą śrubę i poczujecie, że to naprawdę wtedy siada jak trzeba. Jeżeli czujecie luzy na lampie którejkolwiek w takim zestawieniu,
to powiem Wam, że nie ma sensu zakładać ich bez jakiegoś drobnego liftingu, bo naprawdę realnie wczoraj sprawdzałem, czy taka lampa mała, kwadratowa, może mi wypaść. Może. Ona realnie, naprawdę byłaby w stanie wylecieć. Na jednej by się trzymała, ale te dwie, które pozostałe są, no, puściłyby bez problemu. To aż się zdziwiłem. Także zwracajcie na to uwagę. Dobra, teraz tak. Za pamięci. Plus był u góry. Okej, okay. Dobra, tu mamy sprawę załatwioną. To jest podpięte. Teraz pozycja, której nie wymieniam na razie, ale już niebawem. I kostka do H4. Dobra, teraz zobaczmy, jak to siądzie. No i okej. Okay. No jesteśmy teraz na takim etapie. Fajnie, że w ogóle możecie przechodzić przez te etapy ze mną. Tak bez przerw w tym nagraniu. Sytuacja teraz jest taka, że możemy sobie przyłapać spokojnie na dwie śrubki góra-dół lampę na tych starych śrubkach. Tylko sugeruję, żebyście założyli sobie podkładki na te śrubki, bo tutaj już nie ma tylko takich dziureczek jak w lampach okrągłych, tylko tu już mamy takie wycinki, nacinki w tej blaszce i lepiej, żeby dobrze ją coś trzymało, żeby ona nie była zbyt chybotliwa. I właśnie ta podkładka na tej śrubce, niewielka rzecz, ale załatwi robotę i zabezpieczy Was właśnie przed tym, żeby czasem się gdzieś tamta lampa z jednej z tych śrubek nie zsunęła. To by było przykre. Coś zaczęło dudnić w trakcie jazdy. A jak się jedzie na urlop, to lepiej takich głupich problemów nie mieć. Dobra, no i teraz sytuacja, jak się dalej maluje. Maluje się tak, że u góry możemy spokojnie dziurkę wywiercić i zainstalować tą lampę. Natomiast z dołu nam zabraknie tego. I by dobrze ocenić, jak ta lampa ma być tutaj ustawiona, to najpierw tak. Najpierw sobie tutaj popuszczę troszeczkę to. O, dobra. Wykonane. Teraz tutaj tym cofnę. Nie jeden, który już bawił się w wymianę kwadratów albo robi to co tydzień, się może śmiać, że tak podchodzę do tego. Tak, no, wiecie, tak. Nie wiem, jak to określić. No, nie tyle nieprofesjonalnie, co z taką totalną pustką w oczach, jak to dalej wykonać. No, ale to wiecie, no, wiecie, ile ja na te lampy czekałem. Nie chcę popełnić głupiego błędu. Teraz przyłożymy grill. Teraz sobie przyłożymy grill bez drugiej lampy, która została wcześniej przeze mnie zdemontowana. I zobaczymy, czy to nam się tutaj chce wszystko po dobroci schować, czy jakiś opór, jakaś walka, jakieś problemy. Coś tu mi nie zapasowało na początku. Tutaj muszę się tak postroić o do tych śrub regulacyjnych, bo na przeglądzie będzie musiał mi to facet to wyregulować. Muszę zgrać to. Przecież też po to to jest, nie? Okej. Okay. Tutaj przechodzimy centralnie. I chyba siadło, co? Chyba siadło i chyba pierwszy raz widzimy, jak to będzie wyglądać. Ja patrzę na ekran telefonu, bo tam to widać, jak to światło tutaj poprawnie pada. Od tej strony to tak nie wygląda. Kurczę. Wiecie, co wam powiem? To była dobra decyzja. To była świetna decyzja. Dobrze, 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 dobrze. Kurczę, no patrzcie, taki mały przerywnik tutaj w nadawaniu. Okej. Super. Wszystko się zgadza, kurczę. Wszystko siadło jak należy i wszystko się zgadza. Jesteśmy na dobrej drodze. Tylko nam brakuje jeszcze jednej rzeczy, którą podpieram teraz telefon. Emblemat jeszcze tu będzie musiał wejść. Czy on mi coś tutaj tak, kurczę, pasi, nie pasi. Ja z nim zrobię porządek. I nie przypasi. Tak zrobimy, że przypasi.
No, ale tutaj kolega, który drukuje na drukarce 3D, musimy, słuchaj, pogadać o tym, żeby może tutaj coś innego wjechało, bo to jest chyba znak, żeby po prostu to zrobić raz na porządnie. Czyli walnąć tutaj coś czarnego. Ale Black Magic, co? Powiedzcie sami. Słuchajcie, walcie komentarze na ostro, jak wy to widzicie. Tutaj jest teraz dużo kurzu, wiecie, takich zabrudzeń, które mogą to wszystko psuć. Jak to będzie takim preparacikiem zaciągnięte na sam koniec, będzie efekt magicznej gąbki, to wszystko zczernieje. Ale ja pierdziele, jaki kocur. Pokażę wam tutaj z różnych stron. Więc... Tak to się prezentuje. No jestem zadowolony, że tak to wygląda. I w zasadzie w tej chwili wykonam sobie instalację do drugiej lampy, bo tam jeszcze tego nie przygotowywałem. Również zainstaluję lampę na tym samym etapie, żeby to było na jakim jest teraz, czyli nie będę jeszcze nawiercać otworu i nie będę tam instalować dodatkowej blaszki od dołu. Tego w tym odcinku nie będzie, no bo to są takie banały, które ogarniecie. To, co mogę zasugerować w tej chwili, jeszcze, tak jak mi to tutaj wszystko wsiadło, to że spokojnie tą lampę możecie spróbować dźwignąć trochę do góry, żeby ona tutaj spokojnie dobrze się złapała i ja wam powiem o ile. O, tak będzie najlepiej. Dobra, wsiadłeś, to teraz wysiądź. Okej. Okay. Ja myślę, że spokojnie tą lampę można dźwignąć o tyle, żeby ją przewiercić przez podwójny fartuch. Osoby, które będą się brać za instalację lampy, będą wiedzieć, o czym mówiłem. Na dole jest pojedyncza warstwa fartucha, można by się przez nią przewiercić, ale wyżej jest podwójna. Ja sugeruję, żeby walić w tą podwójną. Patrzę jeszcze tutaj na te naprężenia na tym korpusie, jakie powstają. Tak, ja bym to walił na tą podwójną blachę. Dół później dociągnął i pozostanie kwestia regulacji przez diagnostę. Czyli nawet ten dół mogę sobie zaprzeć tu o krawędź i wtedy mi wyjdzie to poprawnie. Widziałem względem grilla, że na grillu, jak to jest teraz tak luźno ustawione i miałbym to przykręcić do dolnego fartucha pojedynczego, to widziałem, że ta lampa mi tak na grillu troszeczkę tutaj od wewnętrznej strony tak opadała. Więc bez dwóch zdań, choć troszeczkę wydaje się to być takie... No nie ten, jakby no muszę ją przymuszać do tego delikatnie, żeby ona mi tutaj poszła. No ale tak musi być. Tak musi być. Jeszcze popróbuję tutaj, poluzuję troszeczkę. Zobaczę, jak to się będzie tu zachowywać. Dobra, na razie pogadankę kończymy w temacie tej lampy. Zaraz zakładam drugą wraz z zarobionymi końcówkami, tą instalacją. Robimy odpalenie oświetlenia, zobaczymy, czy świecą. I to będzie wszystko w tym odcinku, bo zależało nam na tym, żeby zobaczyć, jak one tutaj wyglądają i jakie problemy możecie napotkać podczas instalacji. Tak to wygląda, moi mili Państwo. Lampy są piękne. Przepięknie wyglądają. Tutaj jest mniej światła i tak to wygląda. Szeroki obiektyw mogę wrzucić, ale obraz będzie gorszej jakości. Tak to się prezentuje i mam tylko tyle miejsca, żeby tak wam to zademonstrować. Dlatego też nie mam jakiegoś grubego odcinka z montażu tych lamp, bo no, jakość odcinka wiadomo, kiepska. To co? To zrobimy teraz podłączenie akumulatora i zobaczymy, czy to w ogóle świeci. Światło zgaszone, żeby było odrobinę lepiej widać, co się dzieje. A, nawet nie muszę drzwi otwierać. Przekręcamy kluczyk. Hyc. Jedna lampa, druga lampa świeci. Aha, czyli teraz są drogowe, a teraz nie ma. Dobra, to zobaczmy, jak wyglądają te mijania. Znowu damy na szeroki. Tak to wygląda. Tam nie świeci, tak? Dobrze widzę? A nie, świeci. No świeci, no bo przecież tutaj widać to. Pozycja by tak nie dawała. Ale przez tego halogena to tak po prostu wygląda. Ja go wyłączę na chwilę. O, no, od razu tak. Pozycja.
w kierunkach widoczne i dopiero dobrze widzimy te lampy. No jest klasa, powiem wam. To co widać na ekranie telefonu to jest nic. Nawet stąd widać ten efekt przydymienia. Ja wam tak ściemnię obraz, żebyście widzieli to tak jak ja. O tak mniej więcej to widzę teraz. Ale i tak nie oddaję tego ekran. Za Chiny. Dobra, to teraz drogowe. Teraz drogowe. Może ja was tu usadzę. Jakoś tak. Będzie widać. Coś widać, coś widać, nic nie widać. Dobra. Cyk. I mamy długas. Są drogowe. Obie lampy działają. Miód malinka. I mamy innego busa w tym momencie. Zupełnie inna historia teraz jest. Zupełnie inna historia. Czyli pozostało tylko nawiercić dwa małe otworki na górne śrubki i dorobić blaszki na dole. Można to spawać, a można przykręcić. Ja będę przykręcać. Cyk i cyk. Super. Elegancko. Dobra. Powiem wam tak. Ja robotę na dzisiaj skończyłem. To robota w pośpiechu. Jadę na browarka z Kajetanem i Krystianem. Także żegnam się z wami. Jest co pijać. No nie mogę. Po prostu się na nie napatrzeć. Nasz mam problem, żeby wyłączyć nagrywanie. No zobaczcie, jak ten przód wygląda teraz. Jaka lalka, co? A to jaka dyskoteka w środku? Jarmark. Funkcja demo pokazuje wszystkie funkcje. Dobra, 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 spadam stąd, bo to jest bez sensu. Ale jeszcze raz kliknę tutaj tak. O. Cyk. A, jeszcze jedna sprawa. Słuchajcie, będzie odcinek, w którym będę instalować przekaźniki. Teraz już naprawdę nie chciałem przedłużać, bo o wiele więcej czynności wykonałem niż przy tym samochodzie, niż planowałem. Ale zobaczcie, co się dzieje, gdy tylko się dociąga manetkę. Manetkę tylko dociągam, którą przełączacie ze światła z mijania na drogowe. Przełączyłem na drogowe i teraz zobaczcie, dociągam ją. Widzicie różnicę światła? W realu, tutaj jak jestem, to jest jakieś 10 do 20%. Jakie spadki są na samej manetce. Dlatego będą przekaźniki i to, co idzie, ten prądzik, który płynie w przewodach bezpośrednio na żarówki, on będzie płynąć na przekaźnik i z przekaźnika dopiero będzie puszczone bezpośrednie zasilanie z akumulatora. Kolosalna różnica. To w ogóle naprawdę można sobie ładnie drogę doświetlić tą na tych przekaźnikach. Straty są potężne. Ok, dziękuję wszystkim. Jeszcze zobaczymy tylko same pozycje, jak świecą. No bo przecież po co się od razu żegnać? Tak świecą same pozycje. Superancko. Jest kozak. Jest kozak. Bardzo, bardzo jestem z siebie dumny, że wyczekałem. Wyczekałem, wycierpiałem swoje, ale że doczekałem się tych lamp. Panie, jedź pan. Panie, jedziesz pan. Dobra. Off. Dziękuję wszystkim i zapraszam do komentowania.